Ja myślę, że to taka legenda. Mistrz Krabat, dobry łużycki czarodziej. To jest książka, którą dostałem kiedyś w prezencie. W pięknej, twardej oprawie, z pięknymi ilustracjami. I to była taka legenda, która się działo się to dawno, wtedy, gdy wielka wojna trwająca 30 lat trawiła Śląsk. Wtedy w życiu nie miałem pojęcia, że chodzi o wojnę 30-letnią, ale tą legendę mam do dzisiaj, tą książkę mam do dzisiaj. Przeczytałem ją sam, była bardzo długa w sumie, ale tak ją wspominam. Często zaglądam sobie, oglądam jej okładkę, jak gdzieś mam ją pod ręką, gdzieś jest na półce, to często ją biorę do ręki. Tych książek jest dużo. Ja, prawdę powiedziawszy, nie potrafię odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie, ponieważ dużo książek zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Były też książki, które mnie zniechęciły, po czym wracałem i okazywało się, że były bardzo ciekawe. Czy można mówić o ulubionej książce? Ja bym powiedział inaczej. Chyba ostatnio mocno ulubiony autor, Eugeniusz Pałkszta. Bardzo wracam do tego autora i do jego książek. To też jest bardzo trudne pytanie, ale jeśli czytałem ostatnio Wszystkie barwy codzienności, to bardzo mi zaimponował Okińczyc. Zofia Mąkosa, Winnica Wendyjska.